Ja chcę się dzisiaj z wami podzielić moją osobistą drogą, jeśli chodzi o ewangelizację i ostatnimi odkryciami, które nie są zbyt miłe dla mnie, ale już podjęłam kroki. Najpierw powiem wam o wakacjach. Na wakacjach byłam w trzech krajach bardzo różnych, bardzo różnych od Polski. I w takich krajach bardzo łatwo się poczuć jak nie z tej ziemi. I to jest moje spostrzeżenie, że tam było o wiele łatwiej w ogóle dotrzeć do człowieka z Ewangelią, ponieważ w naturalny sposób nie byłam przywiązana do tych realiów, których tam dotykałam. I nie było w ogóle takiej opcji, żeby się uciec do naturalności, do tej do rzeczywistości, w której tak naprawdę czujesz się dobrze, bo generalnie twoje ciało i dusza są tutaj osadzone. I dzieliłam się tą informacją, że na przykład, nie wiem, jakiś pan, który pracował przy tramwajach wodnych, zainteresował się moim tatuażem i mogłam od tego wyjść do głoszenia Ewangelii. W Teksasie z kolei miałyśmy taką sytuację, że dotarłyśmy ostatkiem sił do McDonalda i jakiś mężczyzna, który miał pas na sobie, taki stabilizujący i temblak, nagle spojrzawszy na nas, pomyślał sobie, że chyba możemy mówić po angielsku i się zapytał, mówicie po angielsku, bo tu wszyscy po hiszpańsku mówią. I mówimy, tak, mówimy po angielsku i zaczęłam bardzo swobodnie z nim rozmowę. Mówię, jestem narodzona na nowo, widzę, że jesteś ranny, że coś ci się stało. Co ci się stało? Możemy się pomodlić. Wykorzystałyśmy 4 minuty, żeby mu ogłosić Ewangelię, pomodlić się o niego. Później na lotnisku też na tatuaż tak naprawdę podszedł do mnie uzbrojony policjant, słuchajcie, i zaczął się zachwycać i mówić, wow, ale masz tatuaż, mogę sobie zrobić zdjęcie, mogę obfotografować. I ja mówię, tak. I zaczęłam mu tłumaczyć na podstawie tatuażu, co to znaczy. On mówi, niesamowite. Pytam się, czy jesteś narodzony na nowo. Tak, tak, jestem. Wiecie, uściskał mnie, co podobno w ogóle jakby na służbie i wiecie, ale nie o to chodzi. Wróciłam do Polski. Stanęłam na placu boju i poczułam pewien luz, ale zaraz potem był hamulec. Tak jakby było po prostu podłoże nie takie. I okazało się, że ten rozpęd, który tam miałam, to w ogóle jest po pierwsze niezbudowane na moim nastawieniu. W zeszłym tygodniu modliliśmy się tutaj o ludzi, którzy chcą ewangelizować. I podeszłam wtedy do Tomka. To dla mnie bolesna prawda o mnie. Podeszłam do Tomka, bo Tomek ma takie coś, że on jest nastawiony na to, żeby się dzielić królestwem. I ilekroć do nas przyjeżdża, to on po prostu ma setki świadectw. A rozmawiałem z tym, a to zacząłem rozmawiać z tym, a temu mu powiedziałam w ogóle, wiecie, no on się dzieli tym, co przeżywa z Bogiem po prostu. Nagle odpali, a wiesz, dlaczego Jezus chodził po wodzie? Bo nie umiał pływać. I wiecie, jest od razu haczyk, nie? Od razu, ale to nie jest haczyk, który on wymyśla, tylko to jest coś, co on po prostu, on żyje w górze i z tej góry schodzi na dół, tak jak dzisiaj było mówione. I wiecie, dlaczego podeszłam? Bo w międzyczasie, tuż właśnie po powrocie z urlopu, miałam spotkanie integracyjne z moją drużyną tam w firmie i robiliśmy pizzę zbiorowo.
każdy tam podzieleni zostaliśmy na drużyny, robiliśmy pizzę. Wtedy było jeszcze bardzo, bardzo gorąco, więc tam miałam też odkryte ramiona i tak dalej. Robimy tą pizzę. Ja tam pojechałam po prostu, żeby porobić sobie pizzę, nie? A znalazły się dwie osoby, które zadały pytanie o tatuaże. I wiecie, oni mnie znają, ja się dzieliłam świadectwem, ale ja mam też taką świadomość, że ludzie wypierają takie rzeczy, że w ogóle do nich czasami nie dociera, nie? I jak w takiej... znaczy, trzeba im powtarzać. I miałam bardzo dobrą rozmowę z dziewczyną, która absolutnie jakby, ja w mojej ocenie, to ona była absolutnie zamknięta na wszystko. A ona zadawała takie pytania. Miałam z nią świetną rozmowę. I wróciłam stamtąd i byłam taka dumna, że tak w ogóle głosiłam Ewangelię. I nagle w ogóle usłyszałam, że jeśli my będziemy milczeć, to kamienie będą krzyczeć. I na początku w ogóle nie rozumiałam, do czego to przypasować. I nagle sobie zdałam sprawę, że to żadna zasługa, że moje tatuaże głoszą Ewangelię. I spojrzałam w swoje serce. Po co ja poszłam tam na to spotkanie integracyjne? Że w ogóle poszłam tam w cywilu. Że znowu pojawiło się w ogóle podział na sakrum i profanum. Na to, że okej, ja tam sobie pójdę, sobie coś tam polepię z tego ciasta. A zapomniałam, że ja w ogóle tam obcuję z trupami. I dzięki Bogu, że mam te tatuaże. I wiecie, wtedy, kiedy w zeszłym tygodniu postanowiłam w swoim sercu, że będę wychodzić z takim nastawieniem, poprosiłam o Tomka o tą modlitwę. Ona była tylko takim gestem, wiecie, bo tego się nie bierze przez namaszczenie jakieś, tylko przez decyzję. To następnego dnia, mimo tego, że nie wychodziłam z domu, zadzwonił do mnie człowiek. Okazało się, że polecił go jakiś człowiek z Facebooka, z którym nawet nie mam kontaktu, żeby do mnie zadzwonił. Głosiłam mu Ewangelię. Następnego dnia znowu miałam taką sytuację. W środę już sama z własnej inicjatywy ogłosiłam Ewangelię. I wiecie co? W zeszłym tygodniu, aż sobie to podkreśliłam po raz drugi, właśnie jak się modliliśmy, jak Artur miał to poselstwo na temat ewangelizacji, na temat tego, do czego jesteśmy powołani, wyskoczył mi w głowie ten werset. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. I cały czas mi brzmi w głowie, to za mało, to za mało, to za mało, że wychodzimy na ewangelizację, to za mało, że traktujemy to jako akcję. Dla mnie bardzo łatwo jest akcję odwalić, naprawdę. Ja to robię prosto z serca, a nie, to nie chodzi o to, że na odwal. Za mało, musimy być nakierowani cały czas na to, że po prostu dzielimy się sobą z ludźmi. Amen.